Hej, witaszki serdecznie znowu w Last Kingdom. No i cóż, ostatnio zaczęłam tutaj ekspansję na Northumbrię w końcu, troszkę ich przycisnęłam. Pokonałam przynajmniej ich siły tutaj przy granicy i teraz, cóż, będę musiał uzupełnić wojsko. Tutaj oczywiście też nawrócić terytorium na swoją kulturę, a potem będę mogła tutaj dalej atakować na południe, aż dojdę tutaj do Eofervik, czyli ich stolicy, którą mają... To jest w sumie już blisko Mercy. Dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze powinnam zająć te buntownicze prowincje, które mam tutaj. Zwłaszcza, że one są kultury celtyckiej. To są dwie prowincje, ale myślę, że to zrobię tutaj armią mojego władcy, tylko ją uzupełnię. A tutaj te siły będą skupione jednak na ataku na Northumbrię przede wszystkim. Żeby tutaj po prostu jak najszybciej stłamsić to państwo. I pozbyć się wroga też naszego. W ogóle mam ciągle wojnę z tymi, z tutaj... z Królestwem Westfoldu, to są Norwedzy. Ale tak oni jakoś niechętnie do mnie przypływają, tak więc... Jest okej. Nie interesują się mną, ja nie interesuję się nimi. Jest w porządku. Tak może zostać. Dobrze. Czy coś chcę zrobić w tej turze jeszcze jako tako? Tutaj ogólnie... Może coś, co da mi rozwój dodatkowo? To by przede wszystkim się przydało. Dobra, zbudujmy farmy na razie. Niech będzie. To trzeba rozwijać. Szybko w miarę. Tutaj kiedyś się rozwinie, mam nadzieję. Podobnie to. Dobra. Póki co... Koniec tury, w sumie... By mogła te oddziały wysłać na przeszkolenie. Te, które obrwały. Te dwa w sumie. Dobra. Koniec tury. Kogo tu myślecie? Kupców. Dobra, kupcami się nie przyjmuję. Co ja tu chcę dalej? Prawie do wzrostu populacji. A też zmniejszy mi to zdrowie. O, tu na samym prawie do wzrostu. Nie będzie. W porządku. Tak może być. Raport budowy tutaj jeszcze. I tutaj mogę zbudować pola sobie kolejne. Dobra. Powoli się to rozwija. Jeszcze tylko 1000 populacji potrzebuję. Wikingowie napadają Sud Essex. A tu ten. Rebeliantów napadają. To dobrze. By the way, że to nie jest Londyn? Wait. Londyna. Czyli Londyn chyba. Okej. Okay. Londyn jest atakowany przez Wikingów. Teraz wezmę umowę handlową z wami. Okej. Okay. Tak więc teraz dochodzę do zupienia tutaj Londynu. Przyjdą także mi. Świetnie. Teraz muszę znaleźć inne plemiona tutaj. Na tym terytorium. Nie wiem, gdzie one są. Dobra, teraz poszukamy. Tutaj was już mogę dosłać z powrotem. Dobrze. Jeszcze ten drugi oddział, aczkolwiek mogę go już robić. Dobrze. Tutaj na chwilę to potrwa jeszcze 4 tury. Szkoda, że tylko jedną miejską naturę mogę tutaj robić. Troszkę to boli. Aczkolwiek no trudno. Panna młoda. Bierzemy. Wzrost cech. Budowa. To do rozwoju z pewnością. Tutaj do handlu mogę zbudować w sumie.
z kulturą. Z kulturą jest bardzo dobrze. W takim razie chwilowo może nic. Tutaj już mam to do nawracania, to teraz może bym chciała kolejnego barda. Dobrze. A tu sobie mogę zbudować to do handlu, bo czemu nie? I tutaj w Air bym zaczęła werbować kolejne jednostki, żeby one potem pomogły tutaj armii naszego władcy. My king, Mówię tutaj. revolt! Tutaj bym I ciebie fight against you. wzięła, żebyś Honor, my lord. postawił wieżę. I, your Okej. son, setting a vigilant watch here. I I lost twoją my kolegę, king. żeby tutaj postawił wieżę. Very well. If the enemy Okej. approaches, you Wróć are się. safe. Moving out. Rozwój gospodarki idzie powoli, aczkolwiek sprawnie. Kolejny kanał do adopcji. Masz 16 lat, młodzik. Rycerskość. Doświadczenie przez wojnę. Papara, chodź. Biorę cię. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. My king. To chodź na razie tutaj. Rest here the night. An honor, my lord. Prawdopodobnie możliwe, że on weźmie I kolejną fight. armię, bo widzę, że całkiem dobry jest. Ty w ogóle ile najemników mogę brać? Aczkolwiek nieopłacalne jest to dla mnie, przynajmniej na razie. Tutaj mam jeszcze szybszy rozwój teraz. Dobrze, to jeszcze by się przydało, tylko najpierw przydałoby się coś, co da mi jeszcze zdrowie. Bonus do zdrowia, tak więc weźmiemy najpierw to, a dopiero potem wezmę to, co mi daje bonus do rozwoju, ale minus do zdrowia. Dobrze. Gdzie tu jeszcze? Tutaj. Też bonus do rozwoju. Wszędzie się rozwijam jak najszybciej, tutaj pola. Przede wszystkim. Tutaj mogę rozbudować świetnie. I tutaj też. I tutaj pewnie też. I tu. Dobra. Za turę jakoś zacznę to dalej ogarniać. Dobra. A tutaj szukamy Irlandczyków. Gdzie są Irlandczycy? Tutaj są Irlandczycy, dobrze. Przynajmniej jedni. Tutaj pewnie są drudzy. To jest tu jakoś tutaj. Northumbria, jeszcze tutaj ma miasto. Tutaj już są Walizycy. Nie umówić, nie mówię. Zaczynam se playlist na materiale. To źle, zły znak. Jeszcze trochę rekrutacji, dobrze, końcury. Panna młoda zaprezentowana, dobrze, tutaj to rozbudowujemy. I to za tura? Nie mam pieniędzy. Ty siedź tutaj póki co. A tutaj barda mogę zwerbować. Dobrze. Ten oskanie tutaj już idzie. Kolejny oddział włóczni będzie, czemu nie? I tutaj z wami będę chciała pogadać w ten sposób. Okej. Dobra, tutaj widzę kolejne miasto irlandzkie, świetnie. W ogóle przydałby mi się kolejny stateczek, którego bym posłała tutaj i przerzuciła naszego dyplomatę na kontynent. Bo tutaj jednak przydałoby się dogadać z tymi, z Normanami, z Frankami. Tutaj oczywiście Duńczycy jeszcze są. Gdzieś tutaj podobno są Węgrzy. Tak więc z nimi wszystkimi przydałoby się dogadać też. I zawiązać jakieś relacje w celu potem tego, żeby mnie uznali bez potrzeby grożenia im mieczem za władcę Wielkiej Brytanii.
Dobra, konstruję. Właśnie tak się zastanawiam cały czas, do jakiego etapu będę prowadziła tą kampanię. Czy do zjednoczenia Brytanii, czy jeszcze potem troszkę to pociągnę dalej, ale to się zobaczy. O, tutaj to mogę rozbudować i gdzieś jeszcze coś. Ktoś coś do rozbudowania, tutaj dwie tury, tutaj trzy tury, tutaj jeszcze w ogóle, tutaj w ogóle, w ogóle, w ogóle. Dobra. Wojsko się przeszkoliło. Nie całe, bo te jednostki nie mogę i te jednostki nie mogę. To te dwie jednostki zostawię póki co. Zwaruję sobie to kolejne tą i tą za turę. Też. Myślę. Dobrze. Tutaj mam kolejnego barda. 42% kultury celtyckiej. Powoli, powoli, ale idzie do przodu. Świetnie. Zapomniałam o dyplomacie. O kim by innym. Rolf Rockwaldson zostaje wygnany. Nieokiełzany Rolf Rockwaldson zostaje wygnany przez konunga Haralda za atakowanie rodaków i grabieże na terenach Wiken. Plotki głoszą, że wypłynął na Wyspy Brytyjskie, by wspierać króla Alfreda przeciwko Duńczykom. No. A król Alfred jest bodajże ze seksu, jak kojarzę. Może bym sojusz z wami wzięła? Nie, na razie niekoniecznie potrzebuję. Zapłacicie mi może? Jesteście skłonni, to mnie cieszy osobiście. Zawsze to jakieś dodatkowe floreny. Okej. Dobra. A tutaj dodatkowy oddział jeszcze bym zwerbowała. I pytanie, czy gdzieś jeszcze mogę rozbudować się w tej chwili. Jeśli chodzi o poziom miasta. Nope. Dobra, w takim razie tutaj w stolicy coś budujemy. I myślę, że to będzie to. Wzrost populacji, jeszcze więcej. Tutaj mogę to zbudować. Tu zbuduj na początek to. Dobrze. Ile tej populacji jest tutaj? Dobra. Niedługo będzie kolejny poziom miasta, aczkolwiek będę musiał jeszcze kolejny wbić, żeby dopiero zacząć tam lepsze wojsko wyrobować niż mogę obecnie. Rolf Rockwaldson prowadza. Ten to szybko się uwinął w sumie. O, zacząłem dostawać informacje o tym, że coś mi się powiększyło. Osada jakaś. 10 tysięcy florenów. Dobra, zrobię to za turę w takim razie. Tutaj wojsko właściwie jest zebrane już, tak więc... Tutaj chodźcie wszyscy w tym kierunku. Dobrze. Tutaj powoli, powoli to się nawraca. Niech pieniądze trzyma, żeby za turę rozbudować tą osadę na kolejny poziom. Dobrze. Ty chodź tutaj, wrócisz. Wróćcie na Wyspy Brytyjskie, a potem możecie przerzucę na kontynent. Odpowiedni książę. Nie? W ogóle... Księżyczki tu funkcjonują? Jako tako? Tak.
or the Highlands? Dobra, to księżniczko, chodź tutaj. Dogadamy się z walijczykami, co ty powiesz na to? Czy przydałby się sojusz? Z kim oni walczą w ogóle? Gdzie oni są? Walczą z Mercją, walczą z wikingami. Mają sojusz ze Seksem. No dobrze. Jako, że zamierzam zatkać Mercję, to może się dogadam. Albo nie. Tutaj koniec tury. Póki co. Daughter of Scotland. My lord. Aye, sire. Yes, sire. I tutaj to chcę rozbudować. Dobrze. I ta osada mi się tutaj rozwinęła. Pole na początek. Lepsze kolejne. Dobrze. Wychodźcie tu. Dodamy te oddziały już do was. Oblegajcie. I ogólnie trzeba jeszcze sprawdzić nasze. Ogólnie w sumie zrobię stateczek dodatkowy. I będę musiała zerknąć jak tu i tu z miastami, bo też przydałoby się to ogólnie zdobyć. Tutaj mi się rozwinęło też, no to farm mamy na początek. Rozwijamy wszystko, tutaj aż 5 tur jeszcze. Trochę poczekam sobie. Odpowiedni książę, lojalny, punkty życia generała. No serio, idź do tych. Ogólnie szkoda, że tu nie ma takiego, bo w sumie są ci odpowiedni książę, ale nie ma takiego eventu jak jest z tym. Jak jest w Attili, który mi się ogólnie bardzo podoba, gdzie po prostu jest info, że tam dwójka postaci, tam jakaś na przykład dziewczyna z mojego rodu i ktoś z innych rodów chcą się zeswatać i w ogóle i że się kochają i tak dalej, czy ja to na to zezwalam, czy tutaj zamierzam wykorzystywać ją w celach powiedzmy dyplomatycznych, księżyczkę. No i tam mogę po prostu powiedzieć, że okej, spoko i tyle. Tutaj w sumie są ci odpowiedni książęta, ale to nie wiadomo, czy to jest też jakoś politycznie, czy ustalone, czy że oni rzeczywiście chcą. Patrząc na to, że ten event w sumie często wyskakuje, a w Attili wyskakuje dosyć rzadko. Znaczy, znacznie rzadziej niż tutaj, to podejrzewam, że po prostu tutaj jak dostajemy info dowódcy dla tej księżniczki, no to wtedy to jest jakiś tam, że może władca przyszedł i powiedział, że ma syna i chce naszą księżniczkę. Coś w tym guście pewnie. Dobra, to padnie za turę. Świetnie. Co mogłabym rozbudować? Potrzebuję ogólnie mieć szybko tutaj fortyfikowaną granicę, najlepiej, tak więc przede wszystkim tutaj wszystko, co mi da rozwój tych dwóch osad. Tych dwóch osad, tak więc to zbudujemy sobie tu. Tutaj zaś to też przydałoby się rozwinąć szybko, tutaj mam już wyższy poziom tego, tak więc to zbuduję. Tutaj... to też przydałoby się rozwinąć. Wszystko przydałoby się rozwinąć, a nie mam na to pieniędzy. Smutno mi. Dobra, koniec tury. Flota mi się otworzyła, buntownicy mi się szlają po terytorium. Będę musiała ogólnie ich troszkę powycinać, ponieważ mi przeszkadzają. Przeszkadza mi ich obecność obecnie. Okupu, jak miło, że się nie stawiali specjalnie. Zawsze takie sytuacje mnie cieszą. Niskie podatki. Ogólnie ile tak się kogoś ciągnę z handlu obecnie?
2500, takie. Tak w kwestii tego, że czasem słyszę od ludzi, że handel w Medievalu nic nie daje. Bo, znaczy, chyba tak ludziom się wydaje, bo to nie ma tak jak w nowych Total Warach, że ma się po prostu na pół ekranu informację, że ten szlak handlowy daje ci, powiedzmy, 400 dochodu na turę. Nie, tutaj po prostu trzeba otworzyć zakładkę, finanse i zerknąć na to. I tutaj jest piękna informacja, ile handel daje w Attili. Tfu, nie w Attili, w Medievalu. dobra. Tutaj sobie idźcie. Bliżej trochę. Pakujemy się na łódkę. Desantujemy się tutaj. Kurde, wysadź ich tu. I te moje siły muszą się zająć chwilowo tutaj eksterminacją buntowników. Mój stateczek zaspłynie zobaczyć tutaj wioski, gdzie są. To jest jedna wioska, dobrze. Tutaj podejrzewam, że są jeszcze... Jeszcze jedna przynajmniej. No i pewnie jakieś na Islandii są, aczkolwiek na Islandię na razie nie idę. Nie śpieszy mi się tam pchać. Tutaj. Co mogę takiego ciekawego zbudować? To mogę. Niech będzie. Ogólnie całkiem sobie szybko, w miarę silne państwo zbudowałam sobie. Podoba mi się to. Tutaj zgarniemy jeszcze ciebie. I ty idź na południe do Brytanii. A potem spróbuję cię przerzucić jakoś na ten, na kontynent. Dobra, dalej koniec tury. I ci barbarzyńcy zaczęli mi blokować port. Tutaj widzę, że są wojska tego, wali. Pogadajmy. Sojusz wymagająca. Nie mają wolnego księcia. To może z Wessexem się dogadam. Też przyjemna frakcja. Raport budowy wszędzie w sumie. No dobrze. To zacznijmy tutaj od tego, od zajętego miasta Northumbrii. Mogę tutaj zbudować to, da mi jeszcze większy bonus do nawracania. W sumie przydatne. Też przydałoby mi się też coś, co da mi tutaj rozwój większy. Tutaj tak samo. Zbudujmy to na razie. Tutaj pola, niech będą. To mi się jeszcze będzie dwie tury rozwijało, w porządku. Ty się zajmij buntownikami. Hej, pojedyncze oddziały jakieś rozbijaj mi się po kraju. Jest port. Jest i osada, dobra. Tak więc wracacie się tu i ogólnie teraz celem armii mojego władcy będzie zajęcie tych tutaj dwóch wiosek jeszcze na północy. Jak to zrobię, to wtedy będę mogła w sumie spokojnie zrzucić jego siły na południe, żeby zajął te dwie osady. I tutaj zacznę dalej naciskać na Northumbrię. Dobra. Koniec tury. Kandydat do adopcji, szlachetny w walce, dowodzenie, pobożność, jeju, kolejnych bogów wojennych zdobywam. Chodź, gdzieś ty się pojawił tylko, bo nie wiem. Tu nie? Nie, tu nie? A, tu jesteś. Dobra, to póki co idziesz... Idziesz tu. Tutaj wam trzeba się zająć. Papa. I trzeba się zająć też tymi, ponieważ oni ogólnie mi robią burdy na moim terytorium. Co jest dla mnie rzeczą irytującą. Wzrost handlu. Brzmi miło.
premia do zdrowia publicznego może być. A tutaj farmy kolejne nie będą. Z Mercją mi się pogorszyły relacje. Z Wessexem. Ze Wschodnią Anglią. Czemu ludzie mnie nienawidzą? Ja nic nie robię, ja tylko pokojowo walczę z Northumbrią. Pokojowo, ponieważ to oni mnie zaatakowali. Znaczy, nie wiem kto kogo zaatakował, bo miałem wojnę już od początku kampanii, aczkolwiek zakładam, że to oni barbarzyńsko rzucili się na mnie. Tutaj w ogóle powinienem to zbudować, tak w ogóle. Co jeszcze takiego mogę zrobić? Dyplomato mój, gdzie jesteś? Gdzieś tu byłeś, pamiętam. Jesteś tu. Idziesz sobie tu dalej. Czemu się to rozwinęło mi się to? Tylko nie ma 6000 florenów. Dobra, ale moje wioski powoli zaczynają się stawać mniej wioskami, tak więc to jest miłe. Za jakiś czas może jakąkolwiek tutaj siłę, że tak powiem, będę miała na tych terytoriach większą. Koniecznie? Wiesz co, spróbuję cię do Wessexu. Mogę im potwierdzić tego generała. A sojusz! Nie chcą. Idziesz do Irlandii. Bo na Brytyjczycy się nie znają. Mogę drogi zbudować. W końcu. Co w sumie ogólnie nie jest takie głupie. Zbudujmy. O, co tu mi się zbudowało? To ostatnio, dobra. Teraz co ja bym chciała? Warship mi niepotrzebne chwilowo. Tutaj mocno się, że co da mi populację? Chyba nie. Dobra. Tutaj punkt handlowy może być. Dania bije się z Mercją. Papa. Glory and honor to the Highlands. In your name, sire. Aye, sire. Aye. Forward. Idziesz tu? O, tutaj widzę flotę Northumbrii. Na szczęście bez wojska, tak więc nie muszę się martwić specjalnie. Ty idziesz dalej tu? Aye, my king. Zarządzaj tym. Dobrze. Air się powiększyło. Świetnie. I ogólnie powiększyło się też to, a ja zapomniałem to rozbudować. Dobra, w takim razie potrzebam pieniądze na kolejną turę, żeby to zrobić. Tutaj pakujcie się na statek i za turę popłyniecie na północ. Żeby tam zająć kolejną osadę. W ogóle ty chodź tutaj gdzieś. Ogólnie ciebie bym wzięła. O właśnie, ty buntowników mam. Trzeba będzie się nimi zająć. Wracaj się. Ale tak, już armia króla wróci z powrotem na tutaj do Szkocji. Jeju, ta kultura celtycka idzie strasznie powoli. Bądź do populacji, stanowczo.
Idziesz tu? Budowa zakończona, drogi, dobrze. Ale przede wszystkim chcę rozwinąć w końcu tą wioskę. Dziękuję. Moja armia tu? Atakować, oblegać. Flota może cofnąć się do portu. Dwie tury się poddadzą, to dobrze. Wy tu? No i tutaj Witanaiste, ja nie zapamiętam ich imion do końca kampanii prawdopodobnie. W każdym razie Witanaiste z Huail i Findla czekają dalej. Chwilowo. Aż będę mogła to rozbudować i uzupełnić też te oddziały tutaj. Aż mnie zaskoczyło, że to się szybciej od tego rozwinęło, bo myślałem, że to pierwszy się rozwinie. Ale okej. Dobra, koniec tury. I Northumbria mi zblokowała port. Brzmi źle. Odpowiedni książę. Mam nadzieję, że nikt mi z tego stateczku jednego nie zaatakuje. Raport budowy. Tutaj. Czy ja coś w tej chwili chcę? W tym miejscu? Jako taką? Stolicę bym raczej rozbudowała dalej. Farmy. Powoli nasza stolica zaczyna jakoś wyglądać. W ogóle ile to jest poziomów rozwoju miasta? Jeszcze dwa mnie czekają. Do miasta będę mogła się rozwinąć. Dobra. Tutaj co? Port? To zbudujmy sobie. Wiedziałam. Zatopili mi księżniczkę. A victory all Scotland will sing of. A most noble conquest, sire. Wesek zrobił się potężny. Zatopili mi statek z księżniczką. Czekaj, czemu ty tu dojrzałeś? Znaczy, rozumiem, że ojciec... W sumie mogło i tak być. Dobra. Ty idź tutaj chwilowo. Ogólnie moja rodzina królewska nagle staje się bardzo duża powoli. Ale zmarła mi księżniczka. Barbarzyństwo. Dobra. Tutaj to buduję. Dobra. Koniec tury. Koniec tury i... Słuchaj, będę kończył już odcinek. Tak myślę. Wzrost cechy. Też się to zbudowało. Teraz to mogę zbudować. Zaraz to mi się rozwinie. To dobrze. Dobra, ogółem w takim razie w tym miejscu... Tutaj... Kończymy ten odcinek. Bo tutaj widzę, że dwóch generałów jest. Dobra. Gdzie cię mogę wysłać? Nie wiem, siedź tutaj na razie. W każdym razie tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I zapraszam was do kolejnych filmów z Last Kingdom. Popatki!